Śląsk czym dla Ciebie jest? Domem, miejscem pracy, mojej rodziny, całej rodziny od pokoleń, bo jesteśmy Ślązakami rodowitymi. Także dzięki Śląskowi ja, moja rodzina żyjemy, rozwijamy się i kochamy to miejsce. Na festiwalu Tauron Nowa Muzyka bawią się dziesiątki tysięcy ludzi. Twórca wydarzenia, Adam Godziek, od samego początku dbał o poziom artystyczny. Z sukcesem. Dziś to jeden z najbardziej uznanych i docenianych w Europie festiwali muzyki elektronicznej, a także jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce, która już trzykrotnie wygrała plebiscyt na najlepszy mały festiwal w Europie, czyli European Festival Awards. Tauron Nowa Muzyka od 2006 roku pokazuje polskiej publiczności to, co najciekawsze we współczesnej muzyce z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych rytmów, przyciągając do Katowic sporą grupę fanów niebanalnej muzyki z Polski i nie tylko. Adam Godziek razem z Adamem Pomianem byli dwukrotnie nominowani do nagrody Design Alive Awards, doceniającej wybitne osobowości za działania kreatywne i kulturotwórcze. A wszystko zaczęło się od muzyki. Czy kiedy w podstawówce słuchałeś grupy Marillion, a potem w liceum zespołu The Clash, a potem był pierwszy koncert Fight No More, to myślałeś już wtedy o tym, że muzyka będzie twoim sposobem na życie? Znaczy, bardzo chciałem, żeby tak się stało, a że nigdy nie miałem i nadal nie mam żadnych zdolności muzycznych stricte, to jakoś zacząłem myśleć, jak od drugiej strony ugryźć temat i się znaleźć w tym świecie i zrobić z tego sposób na życie i na utrzymanie siebie, rodziny i najbliższych. No i się udało. Na początku łączyłem te dwie rzeczy, znaczy pracowałem na etacie pod krawatem jako typowy menadżer zgodnie ze studiami, które skończyłem. I równolegle prowadziłem tą właśnie agencję artystyczną Fantomas i w pewnym momencie musiałem podjąć męską decyzję, no i wybrałem muzykę. Jak kształtował się potem twój gust muzyczny, czego słuchasz pozazawodowo? Na pewno największy wpływ miała szkoła średnia, liceum. Chodziłem do Liceum Konopnickiej w Katowicach. To były takie bardzo fajne czasy, gdzie była duża wolność w średnich szkołach. To znaczy, bo z tego co wiem w tej chwili, to osoby spoza na przykład średniej szkoły nie mogą wejść do środka, jest taki pilnowany na wszystko dokładnie. Wszyscy mają jakieś tam legitymacje i tak dalej. Wtedy to były takie czasy jeszcze w ogóle bez internetu, bez telefonów komórkowych, bo to był taki czas, że na przerwach w liceum naszym leciał albo punk rock, albo The Cure, albo Joy Division i to jakby było po porządku dziennym. Wszyscy się identyfikowali z jakimiś subkulturami, czyli to były i punki, i skinheadzi, i ekipa słuchająca heavy metalu. No ja trafiłem do takiego liceum. Pamiętam, że tam się bardzo szybko zgłosiłem, bo w każdej klasie ktoś miał jakby reprezentować ją podczas takich giełd muzycznych, które tam były organizowane. Ja się oczywiście zgłosiłem, poznałem tam starszych ode mnie licealistów. No i później to już się działo. Ja przez ten czas słuchałem chyba każdego rodzaju muzyki i teraz też dosyć różnych rzeczy słucham. Znaczy, co innego słucham w domu, co innego w samochodzie, co innego pracując przy komputerze. Jak wspominasz tamte czasy, czasy hipnozy, fantomu, klubów muzycznych? No w ogóle Katowice miały to szczęście, że zawsze mieliśmy tu dużo dobrych koncertów. Był taki moment, że właściwie większość dużych koncertów odbywało się w Katowicach, bo to był albo Spodek, albo Stadion Śląski. Teraz jest już tych sal koncertowych dużo więcej i jesteśmy trochę pomijani, to znaczy częściej zespoły wybierają Kraków na przykład.
bo tam jest też duża Tauron Arena. Także mieliśmy pod ręką koncerty zarówno tych największych, typu Depeche Mode, Rolling Stones, Sting i tak dalej. Oprócz tego już wtedy, jak ja już się edukowałem i zacząłem działać, to były festiwale, które już prężnie działały, czyli na przykład Rawa Blues, Irka Dudka czy Ars Cameralis Marka Zielińskiego. No i my ruszyliśmy z koncertami w Hipnozie i w Fantomie. I w tej Hipnozie to były takie czasy, że przyjeżdżały na te koncerty, przyjeżdżała publiczność z całej Polski, nawet z Białegostoku, z zagranicy, czeskiej, wschodniej, bo to były jedyne wydarzenia danego artysty z zagranicy w tej części Europy. Także tam odbyło się wiele takich naprawdę bardzo ważnych w tych czasach koncertów i imprez. No, także Katowice zawsze były bardzo bogate i dużo się działo i mieliśmy to szczęście, że mieliśmy to wszystko na tacy. Nowa muzyka, ta nazwa towarzyszy festiwalowi, którego jesteś twórcą. Jaka jest definicja nowej muzyki? To się w ogóle zmienia, bo jak my zaczynaliśmy ten festiwal 16 lat temu, to wtedy było dużo łatwiej prezentować nową muzykę, bo byliśmy, tak jak powiedziałem przed chwilką, często pionierami i pokazywaliśmy danych artystów po raz pierwszy w Polsce i tak było w większości tymi najważniejszymi artystami na naszym festiwalu, no tylko tak jak mówię, to było 16 lat temu zaczęliśmy, więc teraz już jest dużo trudniej prezentować stricte nową muzykę, to jest bardziej hasło, ale takie ważne hasło, bo cały czas dziś ta misja musi być i mamy coś takiego, że chcemy być krok do przodu w stosunku do konkurencji czy innych festiwali w Polsce, że zawsze jednak staramy się pokazać coś świeżego, jakieś specjalne projekty, chcemy, żeby ten nasz festiwal też był bardzo różnorodny stylistycznie, dlatego my tak naprawdę prezentujemy od muzyki symfonicznej, przez jazz, muzykę elektroniczną, po hip-hop, wszystko u nas można znaleźć. Pierwszy festiwal Nowa Muzyka odbył się w szybie Wilson. Jak do tego doszło? Sam pomysł na festiwal to w sumie był przypadek. To znaczy mój wspólnik Adam Pomian miał zabukowanego bardzo fajnego artysty, który miał być pierwszy raz w Polsce, DJ Crash z Japonii. To było takie w ogóle wydarzenie, że on z tej Japonii przelatuje. Ja miałem dwóch innych artystów z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, tam Swayze i Christian Vogel. No i Adam też planował taki przegląd muzyczny właśnie pod nazwą Nowa Muzyka. No i stwierdziliśmy, że połączymy siły, a że Hipnoza już była za mała, żeby to się tam odbyło. No to szukaliśmy miejsca i ja pamiętam akurat na ten Wilson, to chyba mój brat młodszy jakoś rzucił taki pomysł. Początki były trudne, festiwal odbywał się także w Cieszynie, wielokrotnie zmieniał swoje miejsce. To był bardzo dobry klimat do festiwalu. Raz taki wakacyjny, fajny klimat, że ludzie jakby chętnie tam przyjeżdżali. Dwa, powiedzmy na tyle tam znałem pana burmistrza wtedy, że udało nam się dostać od nich jakieś tam wsparcie. No i przez dwa lata ten festiwal tam organizowaliśmy. Natomiast tam się okazało, że przez to, że do nas w ogóle przyjeżdżało więcej osób, publiczności na przykład z Warszawy niż z Katowic. My to byliśmy takim festiwalem dla takich ludzi z dużych miast, oni bardzo lubili z różnych powodów uciec z Warszawy na taki festiwal. No i się okazało, że ten Cieszyn jest takim, ma jeden jakby problem, że na przykład do Katowic z Warszawy tym pociągiem ta ekipa przyjedzie łatwo i szybko, a później się okazało, że z Katowic do Cieszyna jest jakiś jeden PKS czy coś i mieliśmy po prostu problem, żeby mimo bardzo bogatego programu, bo tam ta druga edycja w Cieszynie to naprawdę były bardzo poważne nazwiska i to takie aż z Nowego Jorku przyjeżdżali artyści poważni, zdziwieni w ogóle, gdzie oni są, bo ten festiwal na takim boisku się sportowym odbywał. No i po prostu troszeczkę frekwencyjnie to nie wypaliło. I poczuliśmy, że to jednak ta publiczność nie traktuje tego, że jadą na tydzień na wakacje do Cieszyna, tylko oni są stricte przyjechać na 2-3 dni na koncerty i ten Cieszyn jest troszkę dla nich za daleko. Jak się robi festiwal? To jest w ogóle praca cały rok bez jakby przerwy. To jest taki proces zarówno planowania, produkcji, a później na pewno promowania i sprzedaży tego festiwalu, czyli karnetów, to,
To się nie da zrobić w miesiąc, dwa i trzy. To jest na tyle duża impreza, to jest budżet takiego festiwalu, to jest kilka milionów złotych. Całkowicie inaczej się go organizuje niż na przykład pojedynczy koncert, czy w Hipnozie, czy w Porcelanie, czy gdziekolwiek. Tam przylatuje, nie wiem, około 70 artystów z całego świata, jest 6 scen, czy nawet 7. Czy od początku towarzyszyło wam takie założenie, że chcecie robić najważniejszy festiwal w Polsce? Tak już od trzeciej edycji czuliśmy, że to jest coś więcej. My też bardzo szybko zaczęliśmy ten festiwal promować za granicą. I co roku przyjeżdża więcej publiczności za granicę. I to nie tylko taka publiczność z krajów ościennych, tylko od Portugalii aż po, nie wiem, kraje skandynawskie. Przez to, że go promowaliśmy za granicą, to też zostaliśmy szybko zauważeni i między innymi otrzymaliśmy 3 razy, co jest w ogóle tam jakimś też tam ewenementem, nagrodę za najlepszy mały festiwal w Europie. Festiwal też jest określany przez krytyków jako najładniejszy festiwal świata. Wiele osób tak mówi. Mnie się bardzo podoba. Ja bywam na wielu różnych festiwalach w Europie. I no to w ogóle to jest tak, to, że to się odbywa w samym centrum miasta, to już jest ewenement, bo to nie jest takie oczywiste i nie każdy na to pozwala. No my cały czas podkreślam tu rolę pana prezydenta Uszoka, który w nas jakby uwierzył i osobiście często był zdeterminowany, żeby właśnie ten festiwal na terenie tej naszej nowej strefy kultury się odbywał. Często nam pomagał. Był taki okres, że ta budowa trwała, to się spotykaliśmy tam raz w miesiącu. Rano oczywiście, bo pan prezydent miał takie wczesne pory i on tam wzywał swoje służby i po prostu planowaliśmy, jak ten teren sprzątać, co zrobić, żeby ten festiwal mógł się tam odbyć. Był bardzo zdeterminowany, nawet pamiętam, burzyliśmy taki tam jeden duży budynek, który nie był zabytkiem na terenie muzeum, to go burzyliśmy wspólnie. Gdzieś to jest nagrane, bo w tym miejscu później powstała na przykład scena. To, że to jest centrum miasta, że ci ludzie przez całą noc do rana słuchają, bawią się, mogą wyjść z tego festiwalu, wejść, jakby będąc w centrum miasta, no i oczywiście te 3 obiekty, czyli NOSP, który z założenia jest uważany za najważniejszą albo jedną z ładniejszych sal tego typu na świecie, Muzeum Śląskie, które też jest świetnym projektem pod każdym względem, oryginalnym, docenianym przez właśnie naszą publiczność, czy ludzi z zagranicy, no i Centrum Kongresowe, które się okazało, nie wiem, czy przypadkiem, czy to było celowe, że ma świetną akustykę, czyli te sale wszystkie mają świetną akustykę. Jak cię słucham, to zastanawiam się, co jest dzisiaj ważniejsze, promowanie nowej muzyki, czy też promowanie Katowic, twojego miasta. Ja nie ukrywam, że lubię czy kocham to miasto. Mieszkam tu 40 parę lat. Chyba z 5 dzielnic zaliczyłem i wszędzie się było fajnie i dobrze czułem i zostanę już w tych Katowicach, bo były takie pomysły, żeby tam gdzieś jednak spróbować zamieszkać pod lasem, ale jednak zostaję w Katowicach. No to jest tak, że no wiadomo, że najważniejsze jest promowanie festiwalu, nawet nie muzyki, tylko festiwalu, bo on musi rosnąć w siłę. Przy okazji jakby są naczynia połączone, że my pokazujemy miasto. I to nie tylko teren festiwalu, bo od lat się odbywa bardzo dużo w trakcie festiwalu takich wycieczek dla festiwalowiczów. I nie tylko chodzi o Katowice, bo jeździliśmy z nimi i do Huty Katowicy w Dąbrowie Górniczej, i do elektrowni Sząbierki w Bytomiu, i organizowaliśmy jakieś spływy po kanale Gliwickim i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Nikiszowiec, i także my to pokazujemy. To jest też tak, że to jest jakaś tam wartość dodana dla publiczności, bo na przykład warszawiacy lubią przyjechać do Katowic, bo oni tu wiedzą, że to jest dobre, niedrogie jedzenie, jest ten Nikiszowiec, się świetnie tu czują, jest tu jednak tak, nie ma takiej presji, można się jakby odpocząć i troszeczkę wyłączyć z tych swoich obowiązków. Także no, chcemy te Katowice pokazywać, zawsze pokazywaliśmy się, myślę, że się udało. Dzisiaj festiwal to nie tylko muzyka, ale także design, moda, ekologia. Macie ambicje kształtowania gustów. Ta ekologia jest bardzo ważna i to od tam paru lat rozwijamy. Już ta ostatnia edycja, czyli te 2 lata temu, myślę, że była bardzo udana pod tym kątem. Między innymi byliśmy pierwszym festiwalem, który zrobił taki ruch w stronę publiczności, że woda była
za darmo rozdawana, taka woda niegazowana. Nie sprzedawaliśmy jej w butelkach typu PET, tam plastikowych, tylko w porozumieniu z wodociągami i nie tylko były takie duże cysterny, gdzie czystą pitną wodę każdy mógł podejść i przez cały czas festiwalu były też takie oczywiście wielokrotnego użytku kubki specjalne przez nas wyprodukowane, żeby to nie były te jednorazowe. No i to był taki ruch, który pamiętam, że później się na tyle odbił fajnym echem, że inne festiwale też tak jakby zaczęły trochę w tą stronę pójść. A propos designu i mody, to był taki moment, że dosyć modne było, żeby festiwal był nie tylko muzyczny, żeby się działy też różne inne rzeczy. I my oczywiście to podjęliśmy rękawice i wiele takich rzeczy się wydarzyło. W tej chwili troszeczkę staramy się ograniczać te wycieczki poza muzyczne, bo ja tak myślę z perspektywy czasu, że jednak najważniejsze jest na festiwalu muzyka i nie ma co się tak za bardzo rozdrabniać, tylko na tym się znamy i tego się trzymamy. Policzyłeś, ile przez te lata wystąpiło wykonawców, zespołów, a czy masz takiego, który na stałe wyrył się w twojej głowie, widzisz ten koncert, słyszysz tę muzykę? Nie policzyłem, ale to jest oczywiście do policzenia nawet. A Rząd Wielkości? Te ostatnie edycje, te parę ostatnich, nie wiem, 5-8, to jest po 50-70 artystów. Tak na innej edycji, te pierwsze były kilkanaście, 20-30, no to można jakoś to tam pomnożyć. Natomiast my oprócz festiwalu przez cały rok sprowadzamy artystów z zagranicy, czy bukujemy polskich artystów na inne nasze koncerty. Więc w sumie tego jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Może kiedyś albo ja, albo poproszę naszych pracowników, żeby policzyli po prostu. A plany na przyszłość? Myślicie o rozwoju festiwalu? Czy festiwal ten zostanie może w kategorii małego kameralnego festiwalu, za który otrzymywał nagrody, o czym już mówiliśmy? My nie mamy ambicji, żeby ten festiwal był większy niż tam, nie wiem, około 15 tysięcy ludzi. To jest taki maks. Ten teren też mniej więcej tak jest skrojony. Z reguły w tych ostatnich edycjach było tam między 10 a 12 tysięcy, mówię jednorazowo, tak jednego dnia, prawda? Bo w sumie festiwal trwa 4 dni aż, bo my zaczynamy w czwartek, kończymy w niedzielę. Więc zostanie kameralny, chociaż tam te 10-15 tysięcy, no to też nie do końca jest taki bardzo kameralny. Jeżeli chodzi o rozwój, no to na razie jesteśmy w takim trochę niełatwym momencie, bo raczej zrobiliśmy tam wszyscy krok w tył, prawda? Mówię o tej sytuacji związanej z pandemią. Bo od ponad roku właściwie czekamy, co dalej. Więc będziemy musieli teraz trochę na nowo się odbudowywać. Te wszystkie tryby trzeba na nowo naoliwić i teraz dojść do tego momentu, w którym byliśmy 2 lata temu. No a festiwal, no on się rozwija muzycznie. Że my czerpiemy fajne wzorce z festiwali zagranicznych, głównie niemieckich, bo tam od lat jeżdżę i oni zawsze są jakby pionierami w wielu rzeczach i w tym, jak identyfikują wizualnie festiwal, jak tworzą sceny, jak projektują właśnie nagłośnienie i tak dalej. Także tak go staramy się rozwijać, żeby go po prostu jeszcze bardziej dopracowywać i trzymać poziom.